Witajcie w następnej ale degustacji. No i cóż, no jak widzicie, jest to Sella Artois. Wspaniałe belgijskie piwo, prawda? 4,8%. Tak, 4,8% alkoholu. Oczywiście marka należy do AB InBev. I w Anglii jest produkowane w Luton. Albo przynajmniej siedziba firmy jest w Luton. Może tak powiemy. No cóż, to najbardziej popularne piwo w Anglii. Oprócz Carlinga, powiedzmy. Ładna szklanka. Szklanka mi się podoba, naprawdę. Dobrze, otwórzmy. No ciężko jest cokolwiek wyczuć. Może lekka słodowość tylko. Jak widzicie, barwa jest słomkowa. Piwo jest klarowne, przejrzyste. Piana jest zdumiewająco drobno pachnoczykowa. Nawet ładnie wygląda, taka gęsta. Biała. No, taka leciutka słodowość, to można wyczuć. Może gdzieś jakieś chmiele, ale naprawdę może mam, to jest tylko może takie wrażenie, bo czuję słodowość, to już gdzieś mi tam może chmiele są. No może. Spróbujmy. Dopiero z lodówki wyjęte. Wspaniale orzeźwiające. Tak. Słodowość minimalna. No odfermentowane porządnie jest. Coś tam majaczy koło jakiegoś płatków śniadaniowych, jakiejś właśnie kukurydzy, czegoś takiego. Jest też taka jakaś dusząca, zalegająca goryczka. Bardzo przeszkadzająca. Nasycenie jest naprawdę spore. Aż nie wiem, szczypie w język. Wiecie co? Jak się tak bierze następny łyk, to koszmarne uczucie zalegania i duszenia gdzieś tam z tyłu podniebienia znika. Wobec podejrzewam, że jest to tak skonstruowane, że trzeba pić szybko. Bez zastanowienia, żeby nie poczuć tego paskudztwa. Co poza tym? No. Specjalnie wziąłem zimne. Może nie dlatego, żeby żeby to było dobre, co może mniej złe. No tak, no jest, w składnika jest woda, słód jęczmienny, kukurydza i jakieś chmiele. No po prostu im bardziej jest piwo schłodzone, tym mniej czuć i o to chodzi. To piwo jest po to, żeby mieć czymś zajętą rękę, żeby popijać sobie, bo tak wypada, dostarczać trochę alkoholu do mózgu i tyle. I dlatego jest takie dobre, takie popularne. Dlatego ludzie je kupują. Bo nie smakuje, nie przeszkadza. Nie przeszkadza, no ale większość ludzi nie przeszkadza. Dlatego koncern zbija grubą kasę, bo ludzie to kupują przecież, nie? Proste. Większości ludziom to smakuje. Nie oszukujmy się. Czyli tak. Jeżeli macie pizzę, jakieś ostre rzeczy, no to je piwo jest świetne. Bo nie przeszkadza, nie zaburza wam smaku. Możecie rozkoszować się tym, co jecie i piwo wam nie przeszkadza. Nie wprowadza jakichś nowych smaków. Nie jest goryczkowe. No oprócz tego paskudnego aftertaste'u. Ale
No może być, prawda? Ale muszę powiedzieć, że Stella Artois robi też lepsze piwa. No i gorsze też robi. Także to jest bardzo popularne piwo. Szczególnie na rynku brytyjskim. No jeszcze taki bardzo popularny jest Carling. Ale Carling się właśnie ostatnio wyłożył, przyznając się, że wcale nie ma 4%, tylko 3,7%. No ale się przyznali. Także to piwo też może nie mieć tyle, co piszą na puszce. Czyli tak, płatki śniadaniowe przede wszystkim, jakaś dziwna goryczka, lekka, może nawet metaliczność w końcówce. Sprawdźmy. Nie powinno nic być, ale zobaczmy. Chociaż może jakaś metaliczność jest. No to by było bardzo dziwne, bo te wielkie koncerny naprawdę robią piwa bez wad, bo każdą wadę łatwo wyczuć w takim piwie, w którym nie ma smaku. To nie, może jest puszka uszkodzona, ale jest aluminiowa, nie żelazna. To dlaczego ja ten metal czuję? Nie wiem. Może wy macie sugestie, dlaczego czuję żelazo w puszce aluminiowej. Nie mam pojęcia. Jak nie jest to wada, to nie wiem, co to jest. Na pewno to nie jest z chmielu, bo ich jest po prostu za mało. No nic. Jest to popularne piwo. Sprzedawane w wielkich ilościach. Ludzie to kupują jak leci. Jest przydatne w niektórych okolicznościach. Można sobie zrobić dobre szandy z tego na przykład. Dobrą lemoniadę wziąć, wymieszać z tym, będzie dobre. Także do czegoś się może przydać, naprawdę. Mam nadzieję, że film się wam podobał. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, pamiętajcie o dzwoneczku nacisnąć. Będziecie wiedzieć o każdym nowym filmie. No i wasze zrobię. Cheers.